Dzisiaj na Netflixie zadebiutował nowy film z Chrisem Hemsworthem, czyli Tyler Rick – Ocalenie. Oryginalny tytuł – Extraction. Nie będę się rozwodził nad tytułologiem, bo nie ma sensu. Jest to film napakowany akcją. Naprawdę dzieje się tyle, że można byłoby obdarzyć z 20 polskich filmów. Ale po kolei. O co chodzi? Hemsworth gra najemnika, Tyler Rick oczywiście, który ma za zadanie odbić z rąk jednego lorda narkotyków syna drugiego lorda narkotyków. Akcja się dzieje w Indiach oczywiście, więc płacą dobrze, więc trzeba się za to wziąć. Jak się to możecie domyśleć, Indie, więc cały kraj jest skorumpowany. Wojska są podległe jednemu baronowi, inny ma swoje inne możliwości. Dokładnie wiecie, o co chodzi. Czyli jest jazda, zadyma i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to, co dobry film akcji powinien mieć. I tak, tutaj zaczynam od razu z wysokiego C. Jest od razu naparzanka, od razu akcja. Nie ma chwili odpoczynku. Później, kiedy do akcji już wkracza Hemsworth, bo jego postać, Tyler Rake, to jest twardziel jakich mało. To jest, umówmy się, skrzyżowanie Martina Ricksa z Zabójczej Broni z Johnami Rambo oraz Bickiem. Naprawdę, zdarzyło się w jego życiu kilka rzeczy. Dowiecie się o tym ze zwiastunu albo z filmu. Życie go tak naprawdę nie interesuje, czy przeżyje, czy zginie. Nie, nie interesuje go to, ale jest twardzielem. On po prostu, chociażby dlatego, żeby to na zwiastunie jest na początku, żeby udowodnić coś komuś, skoczył z kilkunastu, kilkudziesięciometrowej skały do wody. A czemu? A jak? Bo ja mogę przecież, pokażę. Więc to jest twardziel, jakich mało. I tak, w filmie takiego właśnie dostajemy. Jak już mówiłem, film napakowany jest akcją, że hej. I tu muszę Was od razu uprzedzić, film jest brutalny. Naprawdę, jeżeli pamiętacie i cenicie sobie pierwsze cztery filmy ze Stevenem Seagalem, taką brutalność, że pokazane są jak ręce są łamane, jak na przykład komuś jest bijatyka tutaj, to też zresztą widać na zwiastunie, niczego Wam nie palę. Próbuje kogoś Tyler Rake załatwić, nie daje rady, ale co jest pod ręką? O proszę bardzo, grabie. Twarz, grabie, niekoniecznie dobre połączenie. Więc w ten sposób jak najbardziej. Jest mnóstwo bijatyki wręcz, jest mnóstwo strzelania, pościgi. Oj tak, tego tutaj jest jeszcze więcej i to wszelkiego rodzaju różnymi pojazdami, bo mamy oczywiście jakieś tam autobusy, ciężarówki, zwykłe samochody osobowe, wszystko się pojawia, co tylko chcielibyśmy mieć w kinie akcji. It's easy that way. This is an extraction. Oprócz tego, że dużo się dzieje, to zwroty akcji, to jak nas twórcy postanowili zaskoczyć, no jest po prostu mistrzostwo. Naprawdę mistrzostwo. Myślimy, że wiemy, o co chodzi, ale jednak nie. A mówię twórcy, gdyż za scenariusz oraz produkcję odpowiadają bracia Russo. Tak, może niekoniecznie kojarzycie, ale duet takich panów zrobili takie dwa małe filmy jak Avengers 3 oraz 4. Więc dokładnie wiadomo, o co chodzi. Panowie się znają, razem oczywiście z Hemsworthem, który w tamtych filmach wcielał się w Thora. Więc wiedzieli, jak to jest. Ich jest pomysł, ich jest scenariusz oraz produkcja, też współprodukcja, między innymi Hemsworth był odpowiedzialny również za to. I film tak naprawdę troszeczkę trwało, nim ten film dojdzie do skutku. W ogóle zanim Hemsworth dostał tę rolę, zainteresowani byli i studio też w pewien sposób chciało, ażeby w filmie w roli głównej wystąpił najpierw Arnold Schwarzenegger, a później Bruce Willis. Nie zdecydowali się i chyba dobrze, że się nie zdecydowali, ponieważ biorąc pod uwagę, że Arnold jest już po 70, Bruce Willis też, a wszyscy, którzy widzieli ostatnią Szklaną Pułapkę, chyba się zgodzą, że czasy, kiedy Bruce Willis jako John McClane albo jakikolwiek inny twardziel w kinie akcji istniał na poważnie, chyba się już skończył. W filmie tym jest jedna bardzo ciekawa scena. Znaczy, jest mnóstwo ciekawych scen. Ale ta jedna rzuca się w oczy najbardziej, gdyż w trakcie ucieczki wygląda to jak jedno wielkie, długie ujęcie. Coś a la 1917. Tam trwa oczywiście, cały film jest zbudowany w ten sposób, tutaj to trwa kilkanaście minut. I tak, rzeczywiście, jeżeli nie wiecie,
kiedy jest łączenie, to będzie to wyglądało rzeczywiście, że cały czas ta jedna kamera. Czy ona skacze z bohaterami z dachu, czy jednak nie, czy to jest w aucie. Cały czas jest to naprawdę bardzo dosyć, bardzo dobrze jest to poprowadzone, jest to bardzo dobrze zrobione. Kulejącą sprawę, kulejącym aspektem tego filmu, no niestety muszę przyznać, ale efekty specjalne, efekty wizualne. Te wybuchy, niektóre tła, no bo wiadomo, że jak jechali autami, no to był green screen, tudzież blue screen i potem nałożyli efekt, ale to widać niestety. Co mnie tak naprawdę dziwi, bo to nie jest film kategorii C z Bolo Yangiem i z Cezarem Pazurą. Nie, to jest kino klasy A. To, że jest zrobione dla Netflixa, to naprawdę ostatnimi czasy mnie to już w tym momencie w ogóle nie rusza. Bo czy takie filmy są robione właśnie dla Netflixa, dla Prime'a, dla innych usług VOD, czy tam usług streamingowych, jak to woli, mnie to w ogóle naprawdę nie rusza, bo twórcy dokładnie wiedzą i coraz więcej znanych twórców mówi, okej, dobra, robimy. Pamiętacie przecież Martin Scorsese i jego Irlandczyk. Teraz mamy tutaj, nie tak dawno był film z Marki Wahlbergiem Śledztwo Spencera. I tego oczywiście będzie więcej, a biorąc pod uwagę, że w tym momencie no niestety nie można nic pokazać w kinie, nie ma żadnych premier, nic się nie dzieje, więc jak najbardziej powiem szczerze, że ta forma przekazu, to może nie tyle forma, tylko to źródło przekazu, jakim jest Netflix, jak najbardziej podoba mi się, ja to kupuję, a to, czy film jest w kinie, czy nie, no, Złote Globy już zmieniły zasady przyznawania nominacji oraz nagród, to znaczy niekoniecznie będą filmy musiały być już pokazane w kinie, po prostu byle były pokazane, czy to na właśnie w kinie, czy to w telewizji, czy chociażby na przykład w Netflixie, w Prime i tak dalej, i tak dalej. Więc dokładnie wiecie, o co chodzi. No, jak najbardziej, warto obejrzeć. Na uwagę zasługuje zwłaszcza jedna scena, kiedy to właśnie Tyler rozmawia sobie z tym chłopcem, mają chwilę czasu, bo to nieczęsto się w tym filmie zdarza, że coś naprawdę można załatwić. I rozmawiają sobie o życiu Tylera, o życiu chłopca i jak niemalże, może nie jedno do jednego, bo oczywiście inne czasy, inny gatunek, ale przypomniała mi się taka rozmowa, którą w Siedmiu Wspaniałych Johna Sturgessa odbywał Charles Bronson z trójką małych meksykańskich chłopców. Taki mniej więcej sam pomysł. Tutaj nośnik oczywiście emocji jest dużo większy, bo to rzeczywiście całkiem co innego się dzieje i tak ta scena rzeczywiście porusza. Mimo tego, że jeżeli sobie weźmiecie pod uwagę, że to jest kino akcji, to jest dobry popcorniak. Film jest oczywiście przewidywalny od A do Z, ale w tego typu filmach nie chodzi o to, żebyśmy nagle byli zaskakiwani. Mimo, że zwrotów akcji jest mnóstwo, ale fabuła jest poprowadzona dobrze, ciekawie, jest dynamiczna, jest szybka, dużo się dzieje, naprawdę. Jest to, poza tymi efektami wizualnymi, zrobione bardzo, bardzo intrygująco i interesująco. Dlatego... Dlatego ja spokojnie daję temu filmowi 7 i polecam obejrzeć. Dzisiaj, jak mówiłem, miał swoją premierę na Netflixie, czyli jest jeszcze świeżynka, cieplutki, gorący film. Obejrzyjcie, bo rzeczywiście warto. Zakończenie zaskakuje, nie będę wam mówił, bo jest bardzo interesująco zrobione. Nie powiem wam jak. Napiszcie mi w komentarzach, jak już obejrzycie, czy rzeczywiście zakończenie wam się podobało. Bo według mnie to jest takie troszeczkę właśnie russowe, że tak powiem, oczywiście od braci, którzy napisali scenariusz do tego filmu. Tak więc napiszcie mi, czy wam się film podobał. Według mnie jest dobrze, fajnie, ciekawie zrobione. A z mojej strony to już wszystko. Oczywiście widzimy się jak zawsze przy okazji recenzji w piątek. W niedzielę widzimy się przy okazji cyklu Co tam w chorym łudzie, czyli nowości ze świata kina, filmu, teatru i ogólnie kultury. I cóż, widzimy się, widzimy się. Cześć.